Dzisiaj z racji przygotowywań wielkich, rozkładania tego wszystkiego i w ogóle, i kombinowania, bo zawsze muszę coś wykombinować, to nie miałem nawet możliwości nagrania takiego oficjalnego wstępu, przywitania się, ale jeszcze cały dzień przed nami, cała noc, a dzisiaj z rodziną, z Julą, z Dominiką i z jej dwoma koleżankami, które zostają na noc i z kolegą, który zostaje do godziny jakiejś 19, więc będzie fajnie. Dzieci w lesie, nie przekraczamy liczby 9 osób, więc nie musimy pisać prośby do nadleśnictwa. Jest na razie 6 osób, zostanie nam z 5, więc spoko. Bo powyżej 9 trzeba zgłosić to oczywiście, że w tyle osób będziemy biwakować. Dziewczyny śpią w namiocie, tym dużym, zaraz do niego przyjdę, wszystko pokażę, a ja z Dominiką dzisiaj śpię pod namiotem, pod pałatkami. Włożyłem piecyk, choć nie wiem, czy mnie będę palił, jeżeli będzie zimno, to może przepalę. Ale chciałem dołożyć trzecią pałatkę, jak widzieliście. Namęczyliśmy się, żeby ją spiąć, okazało się, że na zdrowie nie da się z trzech pałatek zrobić namiotu. Jest on za szeroki, a w tym momencie musiałby być za niski. Te ściany byłyby nienapięte, więc jakaś tam lipa wyszła. 3 to przesada. No dobra, pokażę wam, jak wygląda mniej więcej nasz dzisiejszy obóz, a w ogóle, żeby to wszystko przywieźć, musiałem prócz trzech plecaków jeszcze zabrać sobie wózek. Pełen wózek. Nie było lekko.
No dobra, lało dosyć obficie. Było straszny deszcz. Straszny, naprawdę. Pomimo, że to no nie jest tutaj mocno zadrzewione w tym miejscu, więc lało tu niesamowicie. Pałatka, powiem wam szczerze, że ona, jak pamiętacie, w zimę ją konserwowałem. No ta konserwacja nie jest z pewnością taka, jaką oczekiwałem. Ja oczekiwałem, że po tym, że jest to płynny silikon, więc zrobi to jakąś powłokę, że ten materiał się napije, on się napił, wysechł, więc sądziłem, że to będzie taka fajna izolacja od wody i że ta woda będzie spływać jak po kaczce. Nie stało się, tak? Nie wiem, czy na filmie było widać, ale materiał po prostu mógł, normalnie mógł. On mógł i w trzech miejscach zrobiły się w ogóle takie plamki. Tam i ona, ta woda, tam gdzieś sobie przeciekała. Nie było to jakieś tam, że tam się lała ta woda czy coś, ale tam ono przemokło, normalnie przemokło, nasiąkło. Gdzieś nie dosmarowałem tego czy coś w tych miejscach, nie mam pojęcia, ale no nie było to tak, jakbym chciał. Kolejną rzeczą jest to, że dobrze, że mam tą trzecią pałatkę, to zrobię jeszcze z płaszcza przeciwdeszczowego i z drugiej pałatki zrobię takie ochrony na łączenia tych pałatek. Mam zamiar tu spać z Dominiką, ma w nocy padać, więc nie chcemy się obudzić w mokrych śpiworach, więc zrobię takie zabezpieczenie. No, przepalenie trochę w piecyku, aby wysuszyć całe pałatki. Jest fajnie, tu jest w środku jest sauna, także jest ten piecyk jest naprawdę konkret. Tu jeszcze przydałoby się, w sumie on jest dosyć duży i jego palenisko nie musi być takie wielkie, więc jakieś dwie cienkie cegły szamotowe przydałyby się do środka jeszcze włożyć, nawet na spód jeszcze jedną. Więc takie coś jeszcze pomyślę nad tym i tak go wożę jakimś wózkiem czy czymś, nie noszę tego piecyka w plecaku, więc można by było coś tam dorzucić, a wtedy gdy się nagrzeją, to by było trzymałyby długo ciepło. Tyle o piecyku i o namiocie. Dziewczyny poszły odprowadzić kolegę, a my dalej się relaksujemy. Jest wesoło, jest śmiesznie, płonie ognisko, szumią knieje. Jak ma znowu padać deszcz, także zaraz i tak pokitramy się po namiotach. Jeszcze trzeba zjeść coś. Taki relaksujący odcinek. Fajnie, lubię takie rodzinne wypady. Coś takiego innego. Fajnie. No dobra, ale mam dla was jeszcze informację. Informacja w sumie dla was niezbyt dobra, ponieważ to jest jak na razie ostatni odcinek, bo znaczy ostatni na pewno w tym miesiącu, a ogólnie ostatni, bo przez najbliższe jakieś 2 tygodnie nie pojawią się żadne odcinki. Planuję zakupić namiot. Jaki namiot, dlaczego on i w ogóle, to w sumie mógłbym wam powiedzieć. Wiadomo, że jeżeli zima, zimno, to namiot właśnie z pałatek, piec i można sobie siedzieć i zostać tam na noc w takim namiocie. Więc jak najbardziej takie coś mam na zimę, ale... namiot wpisałem, to ale rzecz jest taka, że no dobra, namiot z pałatek jest ciężki, dlatego zawsze wożę go albo skuterem, albo wózkiem czy coś. I do tego jeszcze piecyk, to są potężne kilogramy. Gdy chciałbym właśnie wyjechać na jakiś weekend, udać się na jakąś nockę gdzieś poza tereny mojej miejscowości, gdzie dojadę ze skuterem albo dopcham wózek, zimą oczywiście, mówię o zimie, to nie mam takiego namiotu. Mam ten namiot z Julii, on jest zimny. Jest taki fajny, ale jakiś taki mało poręczny, poza tym jest duży. Nie wiem, i cały czas mi się wydaje, że on jest duży, za duży, jeżeli po spakowaniu. Później pomyślałem o tej norce. Jest, nie dość, że nie jest wygodna, żeby tam siedzieć w dzień, no bo przecież nie zawsze trzeba chodzić, a tylko używać namiotu na noc. Czasem można się w dzień zaszyć i posiedzieć. W norce się nie da, no tam tylko jest do spania. Poza tym ona jest wykonana całe z siatki, a ma na górze, tylko ten tropik.
I w środku jest niesamowicie zimno, bo ta, przez tą siatkę przelatuje całe mrozy spadające od boku i no nie jest to nic fajnego. Więc ten namiot się nie nadaje na zimę, choć jest fajnym namiotem ogólnie. Jeśli chodzi o takie jakieś szybkie spanie, coś tego, mały, poręczny, to jest fajne, ale no ogólnie nie na zimę. Więc wpisałem oczywiście w internecie, wpisałem na Allegro, wpisałem namiot zimowy. Oczywiście wyskoczyły mi namioty alpinistyczne, które kosztują tam od 1500 w górę i wcale one nie znaczą, że one są ciepłe, jakieś grube, one są cienkie, one są prześwitujące wprost. One są, chronią przed wiatrem i przed jakimś tam coś tam. Ogólnie nie są w ogóle ciepłe, no ale to są do tych specjalnych takich rzeczy. Ja takiego namiotu nie potrzebuję. Wśród namiotów wyskoczył mi namiot z Decathlona. Namiot z Decathlona, który jest jakąś nowością, bo rozkłada się w 2 sekundy. To już to rozkładanie i składanie, jeżeli chodzi o zimę i na przykład jest zimno, albo pada śnieg, albo pada deszcz, człowiek chciałby jak najszybciej, to faktycznie jest to dobre, żeby szybko go rozłożyć, a bardzo szybko także się składa, bo jak pamiętacie, jak znacie może te namioty 5-sekundowe, 3-sekundowe, co się szybko rozkładają, a później się pół godziny je składa, to nie są fajne namioty. A ten jest, szybko się rozkłada, tak samo w tej samej prędkości można go szybko złożyć, tylko trzeba dojść do wprawy, oczywiście pierwsze 2, 3, 4, 5 razy to będzie troszkę dłużej, aż się wprawi człowiek. A ogólnie to jest pociągnięcie sznurków, a później wciśnięcie guzików. Fajnie to wygląda, opinie ma różne. Najważniejszą cechą jest tego to, że można go rozłożyć bez śledzi, tak jak namiot z Juli, że nie trzeba go śledziować, żeby go rozłożyć. Mogę rozłożyć go na asfalcie, na betonie, na lodzie, wszędzie. Niektóre, przeważnie wszystkie namioty wymagają śledzi, a ten nie wymaga, choć ma miejsca do przyśledzowania, żeby na przykład nie odleciał. Kolejną rzeczą jest to, że jest to Black Fresh i od środka on jest czarny. I to, co właśnie mówiłem ostatnio o namiocie, o tym dużym, rodzinnym, że gdy przyszło słońce, on strasznie w środku była gorączka, to ten namiot tego nie ma. Ale no dobra, chcę go używać w zimę, więc jak słońce by rano przyświeciło, takie poranne ciepło przebijające się przez namiot byłoby czymś przyjemnym. Niestety w ten ludzie piszą, że ten namiot można traktować jako lodówkę. W środku jest zimnica nawet w bardzo słoneczne dni. Więc ten namiot nie przepuszcza ciepła, ale myślę właśnie, że i ciepła nie wypuszcza w takim momencie. Nie jest siatkowany, jest fajny, ma dużo bardzo fajnych cech, które mi się podobają. Ludzie piszą, że jest duży. Oglądałem już parę filmików o nim, jak go rozkładali i w ogóle. Nie jest duży. Duży to jest namiot, wiecie jaki, 4-osobowy. A to jest namiot 2-osobowy, nie jest taki duży, wcale nie jest ciężki. Ma tam prawie 5 kilo, ale przy takim wyposażeniu, jak ja biorę i te kilogramy, takie jak ja noszę, to i tak 5 kilo to nie jest dużo. Myślę jeszcze nad zakupem piecyka gazowego. Jest taka kuchenka gazowa, która robi także jako grzejnik. Pamiętam, że 2 lata temu na zlocie poza szlakiem tam poznałem mojego kolegę, widza Sebastiana, którego serdecznie pozdrawiam, jego małżonkę. I on właśnie pokazał mi, zagotował, zaprosił mnie na kawę, poczęstował kawą i właśnie gotował na takiej kuchence, która się obraca i robi jako grzejnik. To było 2 lata temu, te grzejniki są dalej w necie i nawet w razie czego w zimne, śnieżne, mroźne dni można by było się w takim namiocie dogrzać i może to ciepło troszkę by się trzymało w tym namiocie niż jak zwykłym. To oczywiście można sprawdzić po czasie, ale kiedyś, a jak na razie trzeba najpierw kupić ten namiot. No i o to chodzi właśnie, że nie będzie tych filmów, bo namiot nie jest aż taki tam tani, ale też nie jest taki drogi, no bo kosztuje tam praktycznie 500 zł, będzie z wysyłką, więc biorę go w ciemno i no ale nie mogę szarpnąć funduszy z funduszy domowych i muszę po prostu wyrwać się na fuchę. Mam już nagraną fuchę na następny właśnie weekend, także nie będzie mnie w lesie, a będę musiał zrobić takie mały remoncik u znajomych i na namiot będzie, także spoko. Myślę, że już za 2 tygodnie będzie film oczywiście już z testu tego namiotu.
Dodatkowo chcę już ruszyć z budową małej bazy i jakimiś budowami w chacie Wikinga i ogólnie z budowami. Idzie jesień, fajnie się pracuje, fajnie się buduje. Latem jest za gorąco, dużo robactwa. Także będą czekają nas wspaniałe odcinki. Dobra, nagadałem się. Idę pod ognisko się porelaksować, coś zjeść. Jest już ciemno, ale wszystko jedno, jak to śpiewał Phil. Las przed nami, a przede mną dwie latarki. Słabo widzicie, bo jest ciemno. Przede mną latarka moja, którą już setki razy wam pokazywałem, mam ją od 3 lat. To latarka Feniksa, która ma 4 tryby. Pierwszy to taki, że nic nie widzicie. Drugi to już coś widać. Trzeci i czwarty. Czwarty jest najmocniejszy, ale świeci takim bardziej, można powiedzieć, rozproszonym światłem i las oświetla naprawdę dobrze. Jest naprawdę fajna, jest wodoodporna do 2 metrów i w ogóle, ale pokażę wam latarkę taką, no bieda latarka z Biedronki. Taka mała, z tyłu ma port na USB do ładowania, zaświecamy i też robi duży krąg. No oczywiście nie jest w stanie przebić Feniksa w żaden sposób, ale ma jedną fajną rzecz, ma światło skupione, czyli po przesunięciu, jak w lunecie, rozszerza się i zwęża. I te zwężone światło, uwierzcie, że nawala naprawdę bardzo, bardzo daleko. Można sobie oświetlić nie jedną rzecz. No naprawdę fajnie to wygląda. Dzisiaj mamy okazję przetestować tak ogólnie. I powiem wam, że to skupione światło jest naprawdę fajne. Naprawdę sięga bardzo daleko. No dobra, dzień dobry wszystkim. Przede wszystkim chciałem pokazać wam akcję, która się stała w tym dużym namiocie. Całą noc faktycznie, że padał deszcz, padał dosyć obficie w niektórych momentach. Pałatka nie przeciekła, a namiot w ogóle, o, normalnie lecą z niego krople. Wszystko jest mokre. Tak wyglądają rzeczy w namiocie. To nic, bo to jest korytarz. Nad sypialnią jest to samo, przeciekło przez tą sypialnię i tutaj, gdzie spały dziewczyny, normalnie ciapała woda. Także, no a to wyobraźcie sobie, że to nie był jeszcze tak naprawdę bardzo mocny deszcz. Więc, no jeżeli
taką ma wyglądać podczas deszczy, to słabo, bardzo słabo. Stawiałem, że ten namiot będzie lepszy. Tak wygląda obraz nędzy i rozpaczy po nieprzespanej nocy. Wszyscy wpatrzeni w ognisko, zmęczeni, niewyspani, zmarnowani. A trzeba było spać, a nie głupoty. No, ogólnie z braku karimat, z powodu ilości dzieci i z braku karimat, Dominika spała dzisiaj na materacu do pływania i stwierdziła, że jest bardzo wygodny. Że materac z Pepco za 15 zł jest lepszy niż najlepsza dmuchana mata i karimata. Także dobrze, nie odpłynęła nigdzie. No dobra, trafiła się chwila i sytuacja, w której nie pada deszcz, więc wykorzystujemy tą sytuację i zwijamy się, pakujemy, wypita kawa, zjedzone śniadanie za, która jest godzina? 10. Maksymalnie przed 12 ma już zacząć padać i padać ma obficie, 90-100% opadów deszczu, także duże opady deszczu i dlatego się zwijamy się, nie ma na to czasu, później w deszczu się źle się zwija i źle się idzie, a przed nami 5 km marszu, także duża wyprawa jeszcze przed nami, aby wrócić do domu, ale oczywiście noc, dzień i wszystko było fajnie spędzone. I miło spędzony czas z dziećmi w lesie, dzieci lasu po nocach tu latały i nie spały i mówili, że im coś chodzi po namiocie i jakaś pani siedzi w krzakach, także fajnie, naprawdę. Pani na biało ubrana. Na biało się była ubrana, o. Fajna pani, ciekawa, może do mnie przyjrzała, autograf może chciała od sławnego Wikinga. No nieważne, ważne jest to, że tak kończymy nasz weekend, pomimo deszczowo to na pewno fajnie i przyjemnie. Tyle.